na 3 tygodnie przed złapałem Jan Gina ropna przez 6-7 dni. Praktycznie w łóżku leżałem i antybiotyki były brane. I mieliśmy wielki znak zapytania, dam radę czy nie dam rady. I przed wejściem do klatki chłopakom powiedziałem, tą walkę mogę wygrać, ale możecie wynieść mnie na rękach. Odpalamy za chwilkę ciężkie bomby. Przygotowując się do walki z Gracie, wyłapywałem jego małe niedociągnięcia i widziałem, że jeżeli spróbuję go się uderzyć lewą ręką, on tą swoją lewą rękę opuszcza. Jakiś game plan był, no i akurat zaskoczyło to, co było trenowane i wygrałem przez knockout. KSW się rozwija i idzie do przodu. Anglia jest bardzo dobrym rynkiem, dlatego że bardzo dużo Polonii emigrowało tam za chlebem. No i bardzo dużo Polaków czeka na coś takiego. Graham to zdecydowanie najtrudniejszy rywal w całej karierze zawodowej Mariusza Pudzianowskiego. Doskonały striker, który wytrzymał w parterze 3 rundy z Karolem Bedorfem. Dlatego ta walka tak wiele powie o przyszłości wagi ciężkiej w KSW. Oglądając walkę Petera Grahama i Karola Bedorfa, sporo dało mi to do myślenia i bardzo dobrze, że ta walka tak się u Karola potoczyła, dlatego że mogę przyjrzeć się, w czym Graham jest dobry, no a to wszystko na przyszłość będzie mi potrzebne. Trzeba będzie na pewno uważać na stójkę, no i na jego kopnięcia, dlatego że jest to zawodnik, który wywodzi się z Muay Thai K1, więc stójka i kopanie nie jest mu obce. A i teraz zaczyna pokazę kickboxingu, z którego doskonale wszyscy Petera Grahama znamy. Trafiły jeszcze raz pod brudkowe kolano. Będę się starał na pewno dać bardzo dobry pojedynek, aby nie zawieść naszej publiczności. Teraz myślę, jak tu przeciwnika, czy go złapać, czy go z ręki ubić, czy go wywrócić, a jak wywrócę, to spokojnie sobie go ułożyć i obijać, i obijać. Nadarzy się okazja, skończę go. Ile tam jest agresji, ile tam jest emocji, nie przestaje raz Pudzina zaskakiwa. Trafił Pudzianowski, kastura na plecach. I teraz po nogi rywala idzie Pudzianowski. Ale zerwał się Mariusz Pudzianowski. I wyniesienie i Pudzian z góry. Mariusz i Peter to kompletnie dwa inne światy toczenia walk, a taka kombinacja bywa po prostu czasami bardzo zdradliwa. Peter Graham, skoro uważa się za takiego mocnego, proszę bardzo. Jestem przygotowany i będę gotowy, że ta walka będzie jednak na pewnym dystansie i będzie bardzo ciężka. Graham mówi, że wygra. Czekam na jego knockout. Peter, jeżeli uważasz, że szybko mnie znokautujesz, to ja ci powiem takie przysłowie. Żaba to piękny ptak, tylko skrzydeł jej brak. Chcesz mnie ubić? Proszę bardzo, próbuj, ryzykuj. Nie jeden już próbował. Uważaj, żebyś ty nie leżał na dechach. KSW. Road to Wembley.